I siemaneczko, witam z kolejnym filmikiem, tym razem te kopiowanie aut od znajomych. My potrzebujemy mobilne centrum operacyjne z przechowaniem pojazdów, tu pojazd na stratę, znajomego, Securo Serv z magazynem pojazdów i jakimś pojazdem specjalnym właśnie z magazynów pojazdów, który może wjechać tam do tej piwnicy. Iglicza, zaczynamy od tego, że już tam wyciągamy to MCO, ten pojazd, wsiadamy do niego, znajomy się do nas dosiada i klika zwyczajnie pauzę i na tej pauzie zostaje, a my podjeżdżamy pod swoje mobilne, klikamy strzałkę w prawo, znajomego wyrzuci z auta, to wysiadamy. Teraz tak, znajomy zarejestrowany w Securo Serv wysyła nam zaproszenie do swojego Securo, my je przyjmujemy i wsiadamy do jego pojazdu specjalnego. Razem z nim oczywiście. I tak, znajomy tutaj na otwartej menu interakcji będzie wjeżdżał do tej bramy wjazdowej. Do tego swojego magazynu pojazdu. Czyli menu interakcji otwarte. I znajomy podjeżdża. Tutaj nawet można zauważyć, bo chyba to niebieskie kółko nam zniknie jako pasażerowi, czyli wtedy pasuje. Możemy my otworzyć interakcję, wysiąść z samochodu. Znajomy może wysiąść z tego samochodu. I opuszczamy wtedy. My jako partnerzy opuszczamy jego Securo Serv. I wzywamy teraz znowu swoje mobilne centrum operacyjne. W zależności gdzie macie, gdzie stoicie, tam będzie wam się respiło. Najlepiej jak znajomy wam przyprowadzi, wy sobie chwilę poczekajcie, znajomy wam przyprowadzi te mobilne centrum operacyjne, uda się tutaj z tyłu, a my teraz wybieramy postać z fabuły, komunikat anulujemy, podchodzimy do mobilki, wybieramy opcję wejdź samotnie. Mamy czarny ekran, na czarnym ekranie znowu wybieramy postać z fabuły, komunikat anulujemy, respi na tym skrzyżowaniu, na którym pokazywałem jak respić te auta z demo i tu znajomy albo wam podstawię wcześniej auto, albo tak jak ja tutaj no kupiłem, no ale kupił tutaj wsiadacie od auta, od znajomego wciągnie was do mobilki, auto jest już wasze. Ja to akurat kopiowałem te auta, które wyciągałem z trybu reżyserskiego, dlatego mam czarny ekran, takie tam tło. Ale wy, jeżeli bierzecie auto od znajomego, możecie do niego wsiąść i od razu nim z mobilki wyjechać. Także no, kopiowanie jest też bardzo łatwe, tylko trzeba jeździć tą mobilką dwa razy, no bo zależy gdzie macie magazyn, znaczy wasz znajomy, gdzie wam zrobi mobilkę. Także jest to łatwe, no w miarę też szybkie kopiowanie. I co najważniejsze, no zaoszczędzicie trochę dolarów niż kupywać auta w tym LS Car. Pozdrawiam, Elo.